Pomyślałem, że ponieważ no, znajdujemy się gdzieś niewątpliwie na jakimś zakręcie dziejowym, nieraz takie wrażenie jest i oczywiście to wrażenie dzisiaj może być mylne, że te nasze czasy są jakieś szczególne, ale bardzo wiele przesłanek wskazuje na to, że mamy do czynienia z czasem przełomu. I w takim czasie warto zastanowić się może głębiej nad tym, kim jesteśmy, jaką wspólnotę tworzymy, a co tej wspólnocie w różnych aspektach i w różnych wymiarach tej wspólnoty zagraża. I chciałem zacząć od tej wspólnoty najszerszej, to znaczy od wspólnoty ludzkiej, co nam jako ludziom zagraża współcześnie, co jest wyzwaniem dla ludzkości na progu roku 2022. Ktoś może powiedzieć, że to zadanie zbyt ambitne i może niepotrzebnie podejmowane przez kogoś, kto jest tylko historykiem. I zgadzam się z tego rodzaju zarzutem. Ja próbuję tylko namówić tych z Państwa, którzy chcą słuchać tej serii wykładów, do próby samodzielnej refleksji nad wydarzeniami współczesnymi właśnie w perspektywie takich głębszych, jeśli można tak powiedzieć, kontekstów związanych z tym, czym jest człowiek i w co próbuje się go dzisiaj przekształcić. Czym jest, to będzie temat kolejnych wykładów, czym jest nasze miejsce, miejsce w przestrzeni historyczno-geograficznej, w relacji z światem słowiańskim, z Rosją, bo to bardzo ważny kontekst. Oczywiście moglibyśmy dzisiaj na przykład zamiast zajmować się jakimiś teoretycznymi zagadnieniami, ale jak sądzę wcale nie oderwanymi od rzeczywistości, moglibyśmy od razu zacząć spekulować o tym, czy będzie wojna, czy nie będzie, prawda? Na naszej, czy niedaleko za naszą wschodnią granicą. To są rzeczy, które nas bardzo obchodzą, a dotyczą bezpośrednio dwóch naszych sąsiadów słowiańskich, Rosji i Ukrainy, a przecież i nas bezpośrednio także dotyczą. A więc ten kontekst wschodnioeuropejski jest bardzo ważny i o nim też chciałem mówić przez dwa następne wykłady. Także ze względu na ogromne znaczenie nie tylko geopolityczne, militarne, terrorystyczne, można byłoby tak powiedzieć, tego sąsiedztwa wschodniego, ale także ze względu na jego ogromne znaczenie intelektualne, duchowe, wyzwanie, jakie stanowi to sąsiedztwo z Rosją. I kolejne dwa wykłady byłyby poświęcone, to znaczy tak planuję, poświęcić je naszym relacjom z zachodnią wspólnotą, wspólnotą chrześcijańskiej, łacińskiej Europy, której jesteśmy częścią od tysiąca lat, a która przechodzi współcześnie rozmaite kryzysy i podziały, o których dzisiaj także już będę mówił. To jest relacja nie tylko z Niemcami, naszym bezpośrednim zachodnim sąsiadem, ale z całą Europą, z jej dzisiejszym kształtem. To jest oczywiście bardzo aktualny temat, o którym no, mówimy na co dzień, prawda, kiedy pytamy o tak zwaną politykę klimatyczną, o ceny gazu, które wynikają nie tylko z polityki rosyjskiej, ale także polityki Brukseli czy Berlina. To wszystko jest także kanwą do tej refleksji, którą chciałem podjąć w kolejnej serii, znaczy w kolejnych wykładach tej serii poświęconych właśnie relacji Polski i zachodu Europy, gdzie zarówno aspekty kulturowe, jak i geopolityczne i geoekonomiczne chciałem poruszyć. Tyle tytułem jakby wprowadzenia do zamysłu tej serii, który być może zacznie się powolutku klarować w miarę tego wykładu, który oczywiście jest na pewno pewnego rodzaju prowokacją intelektualną, ale mam nadzieję, że dla Państwa będzie ona zachęcająca do własnych przemyśleń. Otóż kiedy zastanawiamy się nad światem, który zaczął właśnie trzeci rok pandemii, nad zmianami, które są tej pandemii wynikiem, tymi, które już obserwujemy i tymi, które ujawnią się potem.
Nie mam na myśli tylko niesprawdzonych jeszcze, no bo nie mogły być sprawdzone w żaden sposób, wyników szczepień, tych wieloletnich wyników przyjęcia szczepionek nowych, nowatorskich szczepionek, które nie mogły być po prostu przetestowane w pełni w warunkach laboratoryjnych. Także wyników samej choroby odłożonych w czasie, poza oczywiście najtragiczniejszym rezultatem zgonów, które przecież, jak wiemy, są realnym zjawiskiem dotykającym wielu naszych niestety znajomych, bliskich, to także to, co dzieje się z tymi, którzy zachorowali, wyzdrowieli, ale co będzie z nimi, z nami za lat kilka, to są także pytania, które nas obchodzą, które zadajemy znowu. Czy można powiedzieć, że nic nowego się tutaj nie dzieje, że przecież z pandemiami, zarazami o bez porównania większej skali mieliśmy już do czynienia. Można byłoby oczywiście na taką konstatację się zdobyć, bardzo łatwo właśnie historykowi tego rodzaju porównania wysnuwać, no bo choćby nawet w tym okresie dziejów, który już znalazł się w kolejnych tomach, opisywałem wielkie zarazy, które przetaczały się przez ziemie polskie także, jak i innych krajów europejskich w średniowieczu i wczesnej nowożytności. Wielu z nas ma w rodzinnej pamięci, pamięci swoich dziadków, czasem swoich rodziców, kolejną wielką, straszną pandemię, która pojawiła się na początku XX wieku. To jest pandemia grypy, zwanej Hiszpanką, która pochłonęła, jak wiadomo, wielokrotnie więcej ofiar niż I wojna światowa. A więc łatwo porównać to, co dzieje się dzisiaj i powiedzieć, no nic aż tak wielkiego czy wyjątkowego, bo przecież zarazy o znacznie większej skali zniszczeń, powiedziałbym, ludzkich i materialnych w pewnym sensie także konsekwencji miały już miejsce w historii. Ale to, co nowe, to fakt, że przecież wciąż wisi w powietrzu to pytanie, którego nikt nie zdjął ostatecznie, że ta zaraza nie została wywołana czynnikami naturalnymi, ale człowiek przyłożył do niej swoją rękę. I to jest coś nowego. To jest coś radykalnie nowego. Nie mówię tu, broń Boże, o intencjonalności, to znaczy o tym, że ktoś świadomie zaczął tę zarazę, ale wiemy na pewno, że prowadzi się eksperymenty nad wirusami traktowanymi zarówno jako element, można tak powiedzieć, polityki zdrowotnej, jak też jako broń biologiczna. Te eksperymenty są na pewno prowadzone w Chinach, na pewno są prowadzone przy pomocy badaczy, instytucji amerykańskich, nawet jeśli nie przyznają się do tego bezpośrednio. Oczywiście także tego rodzaju badania prowadzone są w Rosji. I ta właśnie perspektywa, połączenie ludzkiej inicjatywy z zarazą, zarazą, która wpływa na cały świat, jest nowym doświadczeniem, które każe zapytać o moce, które siedzą w człowieku. Bo jeżeli wcześniej doświadczaliśmy zaraz, nasi przodkowie, które kosiły wielokrotnie więcej, śmierć kosiła wielokrotnie więcej ofiar niż dzisiaj, to zawsze było to doświadczenie przychodzenia z zewnątrz, klęski naturalnej, jeśli można tak powiedzieć, o odwrócenie której człowiek modlił się do Boga. A teraz do kogo ma się zwrócić człowiek w sprawie, którą sam inicjuje? To jest pytanie nowe. Czy współinicjuje, czy niechcący inicjuje, ale niewątpliwie ten element sprawczości człowieka tutaj po raz pierwszy staje jako bardzo ważny. Otóż właśnie o tym aspekcie chciałbym dzisiaj porozmawiać, by zastanowić się, kim jesteśmy jako ludzie, kim kuszeni jesteśmy, byśmy się stali i kim nie będziemy na pewno, bo wokół tych pytań rozgrywa się chyba najważniejsza batalia naszej przeszłości. To nie jest, oczywiście każda batalia, w której bierzemy udział, batalia o to, żeby przeżyć godnie najbliższy dzień,
żeby pomóc najbliższym przeżyć ten najbliższy dzień czy tydzień, żeby pomóc Polsce przetrwać w bardzo trudnych warunkach geopolitycznych, coraz trudniejszych w roku 2022. Każda z tych batalii jest bardzo ważna, ale rozgrywa się ona w najszerszym kontekście, który dotyczy nas jako gatunku ludzkiego. Batalia, w której wszyscy walczymy, niezależnie od tego, czy jesteśmy Polakami, Rosjanami, Niemcami, Amerykanami, Chińczykami, to dotyczy nas wszystkich. To nas łączy wszystkich, bo to dotyczy ludzi. Pytanie, co z nami będzie jako ludźmi? I od takiego najogólniejszego pytania chciałem zacząć. Chciałem mówić o pokusie i fenomenie współczesnego transhumanizmu. Być może Państwo nie słyszeliście tego pojęcia. Ja będę za chwilę mówił oczywiście krótko, ale jednak schodząc do pewnych szczegółów o historii tego pojęcia. Ale oczywiście pierwszym sygnałem, że jest to zjawisko, ta pokusa jest zjawiskiem starym, jak opisywany w najbardziej czcigodnych źródłach świat, no może być świadectwo rozdziału trzeciego, pierwszej księgi Pisma Świętego, Starego Testamentu, księgi Genezis, gdzie padają te słowa: i rzekł wąż do niewiasty, żadną miarą nie umrzecie śmiercią, a więc będziecie nieśmiertelni. Obietnica nieśmiertelności, którą składa ludziom kusiciel. I następny wers tej zapowiedzi węża: bo wie Bóg, iż któregokolwiek dnia będziecie jeść z tego drzewa, z którego Bóg zakazał jeść owocu, otworzą się oczy wasze i będziecie jako bogowie, wiedząc, co dobre i złe. A więc otwarcie pokusy, że będziemy nieśmiertelni sami własną mocą i będziemy jak bogowie. To jest pytanie, właśnie pytanie, które stawiam. Czy człowiek może być Bogiem? Pytanie, które nie jest pytaniem abstrakcyjnym dzisiaj, ale pytaniem, które przyciąga coraz większą liczbę odpowiedzi pozytywnych, pociągających za sobą gigantyczne skutki dla nas wszystkich. To znaczy są ludzie, którzy wierzą w to, że są bogami, nie są szaleńcami. Znaczy nie w takim znaczeniu, żeby byli zamykani w jakichś zakładach, w których leczy się ich z urojeń, ale są ludźmi najbardziej wpływowymi na świecie. Ludzie, którzy uważają się za bogów. Tendencja cywilizacji, z którą jesteśmy związani na dobre i na złe, wzmacniająca odpowiedź pozytywną na tę pokusę, odwieczną pokusę, zaznaczyła się bardzo wyraźnie już w okresie renesansu. Bardzo pięknie sformułował tę wizję, tę tendencję młodziutki filozof italski końca XV wieku Giovanni Pico della Mirandola. Idol, można tak powiedzieć, filozofii renesansowej w następnych kilkudziesięciu latach, czy nawet kilku wiekach. W swojej mowie o godności człowieka z 1486 roku wkłada w usta Stwórcy takie słowa adresowane do człowieka: nie uczyniłem cię ani istotą niebiańską, ani ziemską, ani śmiertelną, ani nieśmiertelną, abyś jako swobodny i godny siebie twórca i rzeźbiarz sam sobie nadał taki kształt, jaki zechcesz. Będziesz mógł degenerować się i staczać do rzędu zwierząt. I będziesz mógł odradzać się i mocą swego ducha wznosić się do rzędu istot boskich. Koniec cytatu. Sam Pico della Mirandola myślał najpierw o tym wzlocie do rzędu niemal bóstw, ale w swoim bardzo krótkim życiu zdążył zrozumieć, że ten lot prowadzi do nicości i zawrócił z tej drogi. Był tym, który wezwał dominikańskiego mnicha
czy jednym z tych, którzy apelowali o przyjazd dominikańskiego mnicha, dominikanina Girolamo Savonaroli do Florencji i sam no jakby uznał, że ta droga właśnie tego wzlotu, który obiecywał w swojej mowie o godności człowieka, w pomyśle Kongresu Filozofów, bo taki miał pomysł w końcu XV wieku, ażeby zebrały się najtęższe umysły i wybrały drogę, w której człowiek wyemancypuje się z wszelkich ograniczeń, które do tej pory go krępowały, w której człowiek postawi pierwszy krok ku samoubóstwieniu. Z tej drogi sam Pico della Mirandola zszedł, ale myśl ludzka nie zeszła z tej drogi. Wiadomo, że wiele umysłów, często wybitnych, szło nią dalej, oszołomionych tą perspektywą no, wzięcia odpowiedzialności nie tylko siebie, ale za cały gatunek ludzki, za jego przyszłość we własne ręce. Opanowania natury i wyjścia poza jej granice. Oczywiście można by tutaj wymieniać całą listę tych najsłynniejszych, takich jak Francis Bacon na progu XVII wieku, angielski uczony. Niektórzy twierdzą, że jeszcze przed Pico della Mirandolą to Jan Duns Scott, średniowieczny myśliciel, przedstawił jako kontinuum ciąg bytów od człowieka do Boga. Nie ma przeciwstawienia człowiek-Bóg jako dwóch zasadniczo różnych rzeczywistości, ale człowiek może zbliżać się jakby do boskości, prawda? Tego rodzaju myśli możemy tropić w bardzo różnych kontekstach i w bardzo różnych śladach historii myśli ludzkiej. Nie jestem kompetentny, żeby to rzetelnie przedstawić. Zwracam tylko uwagę na trwałość tej sugestii, tego poszukiwania. Za chwilę będę mówił o jego współczesnym kształcie w Rosji i na Zachodzie, szeroko rozumianym. Ale przypomnijmy może jakby dwie rozwidlające się ścieżki, tendencje, w których ta myśl o potrzebie wzięcia odpowiedzialności za świat, wzięcia odpowiedzialności za gatunek ludzki przez świadomy wysiłek człowieka została uformowana. Otóż posłużyć tutaj mogą rozważania niemieckiego historyka pojęć, nad którego jakby refleksją pracowałem ostatnio więcej i bardzo mnie ta refleksja zainspirowała. Mam na myśli Reinharda Koseleka, zmarłego już 15 lat temu, najwybitniejszego niewątpliwie niemieckiego historyka drugiej połowy XX wieku. Zresztą ciekawa postać, bo zdążył walczyć pod Stalingradem, ale szczęśliwie uniknął niewoli, oczywiście jako żołnierz Wehrmachtu, by trafić ostatecznie do niewoli sowieckiej w 1945 roku i zostać wykorzystany do sprzątania obozu w Auschwitz, gdzie znaczy, wtedy nie zajmowano się w ogóle śladami Holokaustu. To, co było ważne dla Armii Czerwonej, to demontaż zakładów, potężnych zakładów, które były w obozie w Oświęcimiu i wywózka ich na wschód do Kazachstanu. Przeszedł więc i obóz pracy w Kazachstanie, by potem szczęśliwie, stosunkowo szybko wydostać się jako nie nadający się do żadnej pracy ze względu na słabość fizyczną do, że tak powiem, do Niemiec wrócił i tam zrobił no, rzeczywiście wielką karierę jako uczony największej klasy. To temat na osobne opowiadanie, nie chcę teraz Państwu nim zawracać głowy. Chcę tylko powiedzieć, że badając historię pojęć, a z tego właśnie Koselek stał się najbardziej znany w historiografii światowej ostatnich 50 lat, badał między innymi także i przedstawiał to również przed papieżem Janem Pawłem II w czasie dwóch takich kolokwiów, spotkań intelektualistów uczonych organizowanych w Castel Gandolfo odpowiednio w 1985 i 1987 roku. Koselek tam występował właśnie z referatami. I jeden z tych referatów dotyczył pojęć emancypacji i tolerancji. To są niezwykle ważne pojęcia dla naszej cywilizacji.
i niezwykle ciekawie przedstawia właśnie ich historię kozelek. Otóż pojęcie emancypacji, które jest kluczowe dla zrozumienia tego, o czym dzisiaj chcę mówić, to znaczy tej pokusy człowieka, by wyjść poza granice swojego gatunku i zapanować nad sobą, zaplanować swoją przyszłość w sposób świadomy, wykraczający poza te nasze naturalne ograniczenia, stać się nieśmiertelnym, usunąć wszelkie nieprzyjemności z naszego życia, prawda, zrealizować to marzenie, które podsunął Ewie wąż w ogrodzie. Otóż Kozelek zauważa, że pojęcie emancypacja wywodzi się z rzymskiego języka prawnego. Emanu capere, z tych słów wywodzi się to pojęcie, co oznaczało po prostu wyzwolenie spod władzy ojcowskiej. Ojciec, ponieważ w rzymskiej tradycji i prawie patriarchat był tak silną instytucją, że trudno nam to sobie wyobrazić. To dopiero chrześcijaństwo uznało równą godność kobiety. W Rzymie to było w ogóle niepojęte. O wszystkim decydował ojciec rodziny, w tym także o prawach swoich synów. Córki nie liczyły się w ogóle, ale również syn nie był osobą pełnowartościową w sensie prawnym, dopóki ojciec go nie wyemancypował, nie wypuścił spod swojej ręki. Ten właśnie moment nazywano emanu capere emancypacją, nadanie pełnych praw dysponowania majątkiem synowi. To pojęcie prawne, które później zostało zaadaptowane przez również ludy tak zwane barbarzyńskie po rzymskiej Europie, zostało zmienione dopiero właśnie na progu renesansu. Stało się czasownikiem zwrotnym, to znaczy już nie tylko było się wyemancypowanym na mocy decyzji, czy to ojca w przypadku rodziny, czy to pana zwierzchniego, który mógł wyemancypować swojego poddanego, wyzwolić, ale można było się wyemancypować. To była ogromna zmiana. Z bycia wyemancypowanym sam się wyemancypuje. No niesłychane oczywiście wzmocnienie ludzkiej godności z tym się wiąże i trudno nie cieszyć się z takiej tendencji. Nie chcemy być niewolnikami czy wyzwoleńcami nawet, którzy wszystko zawdzięczają decyzji tych, którzy stoją ponad nami, ludzi, którzy stoją ponad nami. Ale już wielki francuski pisarz tego czasu, czyli XVI wieku, Franciszek Rabelais, autor Gargantui i Pantagruela, słynnej takiej satyrycznej, można powiedzieć, opowieści o ludzkim doświadczeniu, przedstawiał tą autoemancypację człowieka, samowyzwolenie, zarówno jako coś pozytywnego, dobrego, to znaczy coś, w czym możemy wykroczyć poza pewne granice, które nas krępują, w których sztucznie jesteśmy utrzymywani, jak też jako niebezpieczną tendencję, w której możemy zerwać ze wszystkimi ograniczeniami przyzwoitości, moralności, z tego też możemy się wyemancypować. Jedno i drugie przedstawił już Rabelais niedługo po owej deklaracji Pico della Mirandoli, o której mówiłem wcześniej. Moment kolejnego przełomu nadszedł oczywiście w wieku oświecenia. I to jest moment szczególnie ważny, w którym Kant nadał, rodak Kozeleka, nadał właśnie emancypacji, chociaż on akurat tego pojęcia nie używał, znaczenie kluczowe dla całego pojęcia oświecenia. Oświecenie polega na wyjściu spod władzy paternalistycznej, na wyborze dojrzałości, w którym nie uznajemy żadnych nauczycieli, lekarzy, po prostu sami o sobie decydujemy. O tym mówił Kant w swoim najsłynniejszym dotyczącym tej tematyki eseju, co to jest oświecenie, prawda? Wychodzimy spod kontroli tych, którzy mówią nam, jak mamy myśleć, jak mamy postępować. Stajemy się samodzielni, prawda? I używał Kant jako przykładu
w szczególności księży. Trzeba się wyemancypować spod władzy księży. Kant oczywiście nie zakładał wyemancypowania od moralności w ogóle, ale traktował zorganizowaną religię, w szczególności katolicką, jako przeszkodę na drodze do emancypacji. To także bardzo dobrze pokazał Kozelek. Bardzo Państwa zachęcam do lektury tej książki, bo to jest w odróżnieniu od rozmaitych teoretycznych rozpraw Kozeleka, które są może trudne i niewdzięczne w czytaniu. Jedna jego książka dotyczy tematyki ściśle historycznej, właśnie końca XVIII wieku, historii końca XVIII wieku w Niemczech, tajnych stowarzyszeń, które wtedy powstawały na czele z zakonem iluminatów, takim najbardziej radykalnie myślącym właśnie o autoemancypacji człowieka i kierowaniu ludźmi w imię ideologii wyzwolenia przez grupę takich oświeconych, stowarzyszonych w tajnej organizacji. Ta książka ukazała się 7 lat temu w polskim tłumaczeniu pod tytułem Krytyka i kryzys. Bardzo Państwa zachęcam do jej lektury. Otóż także w tej książce, ale również w swoich wykładach z Castel Gandolfo, Kozelek pokazuje szczególną tendencję oświecenia do zwrócenia emancypacji, tej autoemancypacji człowieka przeciwko Bogu. Wprost. W przypadku niemieckiego oświecenia polegało to na założeniu, takim jakie sformułował Kant, że ta będąca wynikiem rozumu religia ludzka, jaką stworzy się, by podtrzymać niejako godność człowieka, miała wyeliminować wszelkie formy religii objawionej, religii, którą reprezentują instytucjonalne kościoły. Opierała się na zasadzie radykalnej nietolerancji w istocie, to znaczy kościoły muszą zniknąć. Ma zapanować jedna powszechna religia rozumowa, taka, jaką wyobraził sobie Kant. Oczywiście zakładał, że może ona być rozwijana, ale na pewno nie ma miejsca dla religii objawionych, które są przeszkodą dla samodzielności rozumu ludzkiego. Jeszcze bardziej radykalnie ten postulat został sformułowany przez francuskie oświecenie i to nawet jeszcze nie przez Voltaire'a, bo ten reprezentował jakby starsze pokolenie, ale przez no właściwie już w haśle encyklopedii francuskiej poświęconej religii, w której wskazane zostało, że główną przeszkodą do emancypacji człowieka nie jest, tak jak wcześniej mówiono, władza absolutna świeckich władców, tylko religia, Kościół przede wszystkim jest głównym wrogiem wyzwolenia człowieka. I tu nastąpiło swoista zmiana, bardzo ciekawa. O ile wcześniej te tendencje emancypacyjne kierowały się także przeciwko władzy absolutnej, no, książąt, królów, o tyle w encyklopedii król występuje, czy władza absolutna, jako sojusznik, który powinno być sojusznikiem w zniszczeniu Kościoła. To jest nowum, prawda? Państwo ma unowocześnić te stosunki międzyludzkie w taki sposób, ażeby usunąć tę ostatnią ograniczającą ludzką swobodę, przeszkodę, jaką stanowi Kościół zorganizowany, prawda? W szczególności Kościół katolicki. Ta wizja, zresztą bardzo ciekawie o tym Kozelek pisze, znajdująca odzwierciedlenie nie tylko w encyklopedii, nie tylko w tekstach Jana Jakuba Rousseau, ale także w literaturze popularnej, między innymi w pierwszej utopii stworzonej we francuskim oświeceniu przez niejakiego Mercier, która przedstawia Paryż roku 2440. Oczywiście wszelkie instytucje religijne są zniszczone, wszyscy ludzie muszą pisać, wszyscy ludzie są pisarzami po to, żeby każdy mógł się wyrazić, prawda? Każdy mógł wyrazić szczerze swoją naturę, ale wszystko to jest czytane, to znaczy to jest troszkę rzeczywistość Facebooka, prawda? To znaczy wszyscy wszystko o sobie piszą, to jest wszystko czytane, sprawdzane i na tej podstawie może władza orzec, czy ktoś jest już wolny, czy ktoś powinien ponieść karę jako jeszcze niewyzwolony.
No bo to, że pisze ciągle i to pisze w sposób jawny, publiczny, odsłania jego czy jej no, wewnętrzny świat. Ten świat powinien być całkowicie odsłonięty, całkowicie transparentny. To jest rzeczywiście opis rzeczywistości Facebooka, tego, co dzisiaj dzieje się z miliardami ludzi, którzy powierzają Twitterowi, Facebookowi, innym tak zwanym mediom społecznościowym wszystko, wszystko, czym są. Co oczywiście jest skrzętnie zbierane przez tych, którzy są właścicielami tych, czy dysponentami, czy kontrolerami tych właśnie zbieraczy metadanych. Zwracam więc uwagę na pewną dynamikę tego zjawiska, w ślad za Kozelekiem, które wzmacnia się właśnie na przełomie wieku XVIII i XIX, w czasach poprzedzających rewolucję francuską i oczywiście wraz z rewolucją wchodzące w wiek XIX. Mamy oczywiście potem, jak już wspomniałem, no, postaci takie jak Fryderyk Nietzsche, który ogłasza przecież śmierć Boga, ale jednocześnie czuje i formuje to w tym właśnie tekście, gdzie mówi o śmierci Boga, czyli wiedzy radosnej, że to jest jakby deklaracja za wczesna, że w latach 80. XIX wieku ludzie tego nie przyjmą, że Bóg umarł. Ale wierzy i prorokuje to Nietzsche, że to wyzwolenie człowieka, który stanie się nad człowiekiem, i to jest bardzo ważna rola Nietzschego, w skrócie oczywiście i w uproszczeniu bardzo grubym przedstawiana tutaj w historii transhumanizmu, jest to, że Nietzsche prorokuje przekształcenie ludzkości w nadludzkość. Człowiek przekształci się w nadczłowieka. Ten człowiek, który już pochowa Boga, który już dojrzeje do tego, że Bóg umarł. Dokona tego skoku w nadludzkość. Oczywiście efektem tego będzie podział. To znaczy obok nadludzi będą też podludzie. I to z niezwykłą, powiedziałbym, drobiazgowością analizuje, przepraszam, że wracam jeszcze raz do tego historyka, który mnie zainspirował, Reinhard Kozelek, który w osobnym eseju zwrócił uwagę na to, że w historii pojęć istnieją takie wielkie, generalne pojęcia, w których ujmujemy największe grupy ludzkie w sposób przeciwstawny i jednocześnie asymetryczny. To znaczy jedni są dobrzy, drudzy są źli, prawda? To było najpierw pojęcie Helen barbarzyńca, prawda? Przeciwstawienie wykształconego, cywilizowanego, kulturalnego Helena, Greka i barbarzyńców, tych z Azji. Potem zastąpiło je, czy historycznie przyszło następne, przeciwstawienie chrześcijanina i poganina. Oczywiście w perspektywie taka była różnica. Wszyscy mieli stać się chrześcijanami. To było czasowe przeciwstawienie. Misja chrześcijaństwa polegała nie na tym, ażeby poganie zawsze pozostali takim negatywnym układem odniesienia dla chrześcijan, ale żeby wszyscy stali się chrześcijanami w przyszłości. Natomiast Kozelek z taką, powiedziałbym, zimną konsekwencją pokazuje, że współczesne, to znaczy te z końca XX wieku i z początku XXI wieku, słowa o wspólnej ludzkości nie uwalniają się od tego przekleństwa podziału wewnętrznego. Jeżeli mówimy o ludzkości, to zawsze pojawiają się nie ludzie, podludzie i nadludzie. I pokazuje to na przykładzie rewolucji francuskiej. Pierwszym nie człowiekiem został Ludwik XVI. Władze rewolucji orzekły, że to nie jest człowiek, bo władze rewolucji francuskiej orzekły wcześniej, że wszyscy ludzie cieszą się takimi samymi prawami. Deklaracja praw człowieka. Ale Ludwik XVI nie jest człowiekiem. W związku z tym można go zabić, a nawet należy go usunąć. Później rozciągnięto tę kategorię nie ludzi na całą masę innych zabijanych w czasie terroru rewolucji francuskiej. A więc ludzkość się wyzwoliła, ogłosiła, że jest jedna o jednolitych prawach, ale jednocześnie pojawili się nie ludzie. Albo tak jak nazwano ich już w następnej wielkiej rewolucji rosyjskiej, byli ludzie, bywszy je ludzi. To znaczy ci, których nawet jeżeli jeszcze nie rozstrzelano, to wiadomo, że w każdej chwili można ich rozstrzelać, bo są byłymi ludźmi. Ziemianie, księża, różne te kategorie mogą być. W przypadku Niemiec hitlerowskich oczywiście pojawili się rasowo uwarunkowani podludzie.
Żydzi, Słowianie, Cyganie. Dzisiaj, czy dzisiaj występuje w tej zjednoczonej ludzkości podział na tych lepszych i gorszych? I tu dochodzimy właśnie do pojęcia transhumanizmu. Ponieważ właśnie to pojęcie, które sformułował dopiero w roku 1957 Julian Huxley, brat tego znanego być może bardziej Aldusa Huxleya, twórcy słynnej antyutopii Nowy Wspaniały Świat. Jego brat Julian był wielkim zwolennikiem właśnie tej ideologii transhumanizmu, dla której ukuł nazwę w 1957 roku pierwszy raz sformułowano. Polegała ta definicja sformułowana przez Huxleya, zresztą wnuka, obaj byli wnukami oczywiście, Aldus i Julian, jednego z najbliższych współpracowników i entuzjastów dzieła Charlesa Darwina, Thomasa Huxleya, a więc w duchu tego darwinizmu, prawda, zakładał jako możliwą odpowiedź niejako na darwinizm Julian Huxley, że skoro jesteśmy jednym z gatunków zwierząt, po prostu, tak jak Darwin to przedstawił, to sposobem na jakby wyjście z tej sytuacji, która jest sytuacją realną, jesteśmy tylko zwierzętami, ale zwierzętami obdarzonymi pewną szczególną cechą, a mianowicie zdolnością do samodoskonalenia się, do zmiany, prawda? Otóż skoro mamy tę zdolność, powinniśmy ją wykorzystać do tego, żeby przekroczyć granice ludzkości, przekroczyć granice naturalne i stać się nowym, lepszym gatunkiem, udoskonalonym, zmienionym gatunkiem. To właśnie w 1957 roku ta idea została sformułowana na Zachodzie. W przypadku Rosji, bo obiecałem krótki ekskurs też w stronę rosyjskiej historii tego pojęcia, może nie tyle pojęcia, ile pewnej idei, ta idea właściwie została sformułowana nawet wcześniej, bo w końcu XIX wieku jako pierwszy rzucił to hasło Mikołaj Fiodorow, niezwykły myśliciel, bibliotekarz kierujący największą biblioteką rosyjską, w każdym razie największą w Moskwie, przez bardzo długie lata, który między innymi zainspirował jako samouka uczęszczającego do tej biblioteki Konstantego Ciołkowskiego, wnuka powstańca listopadowego, już zrusyfikowanego, oczywiście mówię o Konstantym Ciołkowskim, i późniejszego twórcę całej technologii rakietowej, powiedziałbym, pomysłu na podróże międzyplanetarne i po prostu budowy rakiet. To rzeczywiście był pionier najważniejszy chyba w historii tej niezwykle ważnej dziedziny technologicznych innowacji XX wieku. Mam na myśli Konstantego Ciołkowskiego. Otóż Fiodorow, przepraszam, że jakby tak przeskakuję z tematu na temat, ale chcę pokazać jakby najważniejsze postaci tego ruchu transhumanistycznego. Fiodorow, pozostając prawosławnym, wiernym Kościoła prawosławnego, uważał, że Bóg polecił nam zadanie, byśmy wskrzesili wszystkich zmarłych. To jest najważniejsze zadanie ludzkości. Wskrzesić wszystkich naszych ojców, praojców. Nawet jeżeli teraz nie mamy do tego środków, to jest nasz obowiązek religijny w pewnym sensie. Mamy dług wobec tych, którzy byli przed nami i powinniśmy, doskonaląc nasze umiejętności naukowe, dojść do tego momentu, kiedy będziemy mogli wszystkich zmarłych wskrzesić. Ta idea, jakkolwiek w końcu XIX wieku, była oczywiście kompletnie nierealna i dalej oczywiście pozostaje w sferze marzeń, była traktowana ze śmiertelną powagą przez Fiodorowa i inspirowała swoim rozmachem, można tak powiedzieć, swoją niesamowitą wizją wielu, między innymi Dostojewskiego, wielu innych myślicieli rosyjskich Fiodorow bardzo mocno zainspirował. Ale zainspirował także Ciołkowskiego do ruchu w inną stronę. Ciołkowski uznał, że możemy przekroczyć granice naszego gatunku nie tylko szukając nieśmiertelności własnymi naukowymi środkami, ale także wychodząc z tego, co nazwał Ciołkowski w ładnym powiedzeniu kolebką ludzkości, czyli z ziemi. Powinniśmy opuścić ziemię, szukać nowych światów, bo ta ziemia wyczerpie swoje zasoby. A więc powinniśmy
rozpostrzeć skrzydła, wyjść z kolebki, bo nie można całego życia spędzić w kolebce, i podbić cały kosmos. Pierwszy Ciołkowski sformułował jeszcze w końcu XIX wieku tę oszałamiającą wizję. Ani w jednym, ani w drugim, powiedziałbym, działaniu nie dopatruje się niczego zasadniczo złego. Podbój kosmosu nie jest przecież złą ideą. Być może jest racjonalną próbą wyjścia poza ograniczenia natury, jakie, czy raczej tych środków, jakie natura daje nam na Ziemi. Jest zgodna zresztą z pewnego rodzaju dynamiką ludzkości, która zawsze opierała się na podboju, niezależnie od tego, jak możemy to krytycznie oceniać w świetle teorii feministycznych, prawda, czy innych, które traktują wszelką formę podboju jako złą, no to na tym opierał się rozwój ludzkości, a więc być może podbój kosmosu także tutaj jest przedłużeniem tego naturalnego naszego instynktu. Także to motywowane poczuciem wdzięczności wobec naszych przodków, marzenie o tym, by wskrzesić naszych rodziców, prarodziców, też nie wydaje się niczym złym, być może co najwyżej nierealnym. Ale logika transhumanizmu prowadzi dalej. No skoro mówimy o wyjściu z naszej kolebki, porzuceniu naszych naturalnych ograniczeń, skoro mówimy o nieśmiertelności, to znaczy mówimy o staniu się bogami. I tak zinterpretowali to radykalni przedstawiciele ruchu rewolucyjnego w Rosji przełomu XIX i XX wieku, którzy utworzyli ruch tak zwanych bogostroicieli, to znaczy tych, którzy budowali bogów i uważali, że oni będą tym pierwszym pokoleniem bogów. Między innymi byli to Aleksander Bogdanow, który no próbował kolejnymi transfuzjami przedłużać życie. Sam ostatecznie umarł od takiej transfuzji, ale sam na sobie tych eksperymentów dokonywał, więc w tym sensie nie można traktować go jako zbrodniarza jakiegoś. I Anatol Lunaczarski, ten, który stanął ostatecznie na czele kultury w rządzie bolszewickim, w rządzie Lenina, ale on był wcześniej jednym właśnie z owych bogostroicieli, którzy myśleli o stworzeniu zupełnie nowego świata opartego właśnie na wynalazkach technicznych, które uczynią człowieka nieśmiertelnym, które przekonają ostatecznie także człowieka, że Boga nie ma, że wszystko jest możliwe dla człowieka. Jakby ktoś z Państwa chciał zobaczyć taką wizję literacką tego rosyjskiego kosmizmu, bogostroicielstwa, to jest jeden wielki rosyjski pisarz, zamęczony w czasach Stalina, Andrzej Płatonow, który wyrażał tę ideę z pełną wiarą przez długi czas w swoich powieściach tłumaczonych na język polski. A więc w Rosji ta idea także, co zresztą skądinąd wydaje się całkiem naturalne, kiedy dokonuje się tak niesamowity gwałt na naturze ludzkiej, jak ten, którego dopuścili się bolszewicy, ten nurt transhumanizmu, wykraczania poza pewne ograniczenia ludzkiej natury, rozwija się w sposób niejako niezależny od, czy równoległy wobec tego nurtu zachodniego. Ale przejdźmy do króciutkiego naszkicowania tego, co dzieje się na Zachodzie, zwłaszcza w ostatnich latach, żebyście Państwo zobaczyli, że te rozważania, które do tej pory prowadzę, nie mają wyłącznie wymiaru teoretycznego czy historycznego, ale dotyczą zjawisk nam współczesnych, bardzo ważnych zjawisk nam współczesnych. Otóż już po wojnie, właściwie na progu lat 70. z niezwykłą siłą w kilku ośrodkach świata zachodniego ujawniła się atrakcyjność idei transhumanizmu sformułowanej właśnie przez Huxleya. Z jednej strony bardzo dużą atrakcyjność, powiedziałbym, ujawniła idea unieśmiertelnienia człowieka za pomocą kryoniki, czyli zamrażania. Ta tendencja przybrała formy zorganizowane, które nadawał jej Robert Ettinger, jeden z głównych twórców kryoniki, żyjący w latach 1918-2011,
który rzeczywiście stworzył no, całą sieć instytucji i, że tak powiem, przedsiębiorstw żyjących, że tak powiem, ze sprzedawania tej idei. I dzisiaj można w Ameryce za 80 tysięcy, być może teraz więcej trochę, bo jednak inflacja jest szybka, dolarów zapewnić zamrożenie własnego mózgu z chwilą śmierci, a za 200 tysięcy zamrożenie całego ciała. Z nadzieją, że zostanie ono rozmrożone wtedy, kiedy pojawią się środki naukowe, techniczne, które pozwolą usunąć przyczyny śmierci. Prawda? Za 100 lat, za 1000 lat sprzedaje się ten biznes, ale nie na dużą skalę. Jak złośliwie zauważył jeden z krytyków ruchu krionicznego, wielu było wezwanych, ale niewielu zostało zamrożonych. Prawda? Sam Ettinger się zamroził, to znaczy w momencie śmierci w wieku 94 lat poddał się tej operacji. Nie chodzi mi teraz o te szczegóły, które mogą budzić pewnego rodzaju zainteresowanie, fascynację. Nic w tym złego niby nie ma, prawda? Chodzi mi o to, by pokazać kryonikę jako część pewnego szerszego zjawiska, świadomie skupianego w jedną całość, zjawiska, którego celem jest przekształcenie człowieka w nadczłowieka właśnie, w człowieka, który jest lepszą wersją tego gatunku, którego my jesteśmy częścią. Otóż ta wizja ma swoją inną gałąź, współpracującą ściśle z kryoniką, opartą na nanotechnologii i na sztucznej inteligencji. Znów tu jest cały szereg i autorów, i naukowców, czasem bardzo poważnych naukowców o wybitnych osiągnięciach, zwłaszcza gdy idzie o sztuczną inteligencję, którzy ściśle współpracują z największymi korporacjami. No, dzięki temu mają ogromne środki na prowadzenie swoich badań, których celem ostatecznym jest zapewnienie dobrego, przepraszam za użycie tego żargonowego słowa, ale nie ma chyba innego, interfejsu, czyli łącznika, sposobu przełączenia między ludzkim mózgiem a komputerem. To znaczy, żeby to, co stanowi naszą tożsamość, osobowość, można było przekazać do komputera. My umrzemy, ale w komputerze będzie nasza tożsamość, prawda? Czy w tej elektronicznej chmurze przetrwamy, prawda? Tego rodzaju prace trwają od kilkudziesięciu lat i trwają równolegle w Rosji zresztą. Mówiło się o tym, że to jest wizja unieśmiertelnienia Władimira Władimirowicza. Jakby ktoś miał nadzieję, że go ktoś kiedyś usunie, to może się przeliczyć, bo nad interfejsem już pracują. W Rosji także, nie tylko bynajmniej w Ameryce. Jeszcze inna gałąź tych wysiłków prowadzi w stronę opanowania ludzkiej natury za pomocą chemii, to znaczy za pomocą środków psychotropowych, które no, albo zmieniają nasz nastrój, to oczywiście ma bardzo duże znaczenie, codzienne nawet powiedziałbym, ale które mogą zmienić trwale naszą naturę. Mówi się o dragach, prawda, czy o, prawda, środkach chemicznych, które spowodowałyby na przykład rzecz skądinąd bardzo pożądaną, stałą wierność małżeńską, prawda, że no, można za pomocą takich właśnie środków chemicznych uzyskać tego rodzaju rezultaty. Ale generalnie chodzi o zmianę świadomości człowieka, trwałą zmianę stanu świadomości człowieka. Te rozmaite, bynajmniej nie kończące się na tej krótkiej bardzo i powierzchownej prezentacji, kierunki rozwoju transhumanizmu łączą się także z systematycznymi wysiłkami organizacyjnymi. W 1999 roku powstał World Transhumanist Association, powołany z inicjatywy profesora Oxfordu, Uniwersytetu w Oxfordzie, Niklasa Bostroma, to Szwed z pochodzenia, bardzo czynnego dzisiaj chyba no, najważniejszy taki naukowy przedstawiciel tego nurtu, bardzo ciekawego i powiedziałbym kierunku rozwoju transhumanizmu. Ponieważ transhumanizm rozszczepił się na kilka, powiedziałbym, nurtów na Zachodzie. Jeden taki bardziej, można powiedzieć, kontestatorski, anarchistyczno-libertariański, to znaczy
no chcemy wyzwolić się od wszystkich ograniczeń, więc nie chcemy też z państwem współpracować, tylko wielki biznes tutaj wystarczy, żeby nas przemienić w nadludzi. Bostrom, podobnie jak wielu innych zresztą przedstawicieli tego szerokiego nurtu transhumanizmu, uznał, że jednak z państwem trzeba współpracować, że państwo ma takie możliwości finansowe i korporacje, państwo i korporacje jako jedno, że tylko przy pomocy ścisłej współpracy, a właściwie podporządkowania największego państwa świata, czyli Stanów Zjednoczonych, największego w sensie możliwości finansowych i technologicznych, ideologii transhumanizmu, można naprawdę doprowadzić do tej zmiany. Jak ta zmiana ma wyglądać? No ostatecznie sztuczna inteligencja, można by to tak powiedzieć, doprowadzi do tego, że powstaną byty znacznie skuteczniejsze od nas intelektualnie, takie, które będą mogły skierować nas, człowieka, gatunek ludzki, do zoo, prawda, do pewnego rodzaju rezerwatu, jako przeżytek, trochę tak jak Aldous Huxley pokazał to w swojej powieści z 1932 roku, Nowy Wspaniały Świat, jako tych dzikich, prawda, no tych takich dzikusów, którzy gdzieś tam egzystują sobie na marginesie, a tam wyżej istnieją nadludzie już zupełnie inaczej zaprogramowani, stworzeni przez sztuczną inteligencję, wielokrotnie inteligentniejszą od człowieka. Ludzie, czy raczej transludzie, cyborgi, jeden z ideologów tego ruchu, Fuller, w bardzo ciekawej książce wydanej dwa lata temu, zwraca uwagę na to, że w 2020 roku Sąd Stanów Zjednoczonych uznał równe prawa osób transpłciowych. Skoro tak, to mówi, to dlaczego nie otworzyć tej drogi właśnie dla osób transgatunkowych? To znaczy, czy prawa cyborga mogą być mniejsze niż prawa człowieka? Jeżeli mamy tę ideologię trans, przekraczania granic, to nie ma granic, które nie mogłyby zostać objęte pojęciem emancypacji. Wszyscy muszą być ostatecznie wyemancypowani. Wszyscy? Dla wszystkich nie starczy pieniędzy. Zachęcam Państwa do obejrzenia czegoś, co na pozór jest głupawą komedyjką. Świeżo ona weszła chyba w grudniu 2021 roku pod tytułem Nie patrz w górę. Scenariusz prosty, zbliża się straszliwa asteroida, czy raczej kometa do Ziemi, która ją zniszczy. No i prawda, odkrycie tego przez naukowców powoduje pytanie, co dalej z tym fantem robić. Prezydent Stanów Zjednoczonych zastanawia się, prawda, czy wysłać rakietę, ale ostatecznie właśnie przedstawiciele największych firm, które mogą zarobić na takim, prawda, cennym ładunku, który przywiezie owa kometa, na rozmaitych cennych materiałach niespotykanych na Ziemi, postanawiają to, prawda, rozwiązać inaczej. Sami mają zabezpieczenie, to znaczy mogą się ewakuować w kosmos i zamrozić, prawda? Ale 2000 ludzi można w ten sposób ewakuować w kosmos i zamrozić. I to jest bardzo ważna lekcja, ta lekcja końcowa tego filmu, przepraszam, że go spoiluję, ale to jest śmieszny film poza tym do oglądania, świetni aktorzy tam zresztą grają. Ale chodzi mi o tę lekcję, że transhumanizmu nie wystarczy dla wszystkich, tak jak śpiewał Buład Okudżawa. Pierników nie wystarczy dla wszystkich. Będą ci, którzy ewakuują się w tę przyszłość szczęśliwą, udoskonaloną, dużo lepszą od naszej, i ci, którzy tu zostaną jako ten stary gatunek. Nastąpi kolejny, najbardziej drastyczny z możliwych podziałów. Żaden podział na chłopa feudalnego i pana nie był tak drastyczny jak ten, który dzieli trans człowieka od człowieka. I tu właśnie przechodzę do dwóch końcowych uwag. Jedna opiera się na bardzo ciekawej analizie, którą przedstawił publicznie, bo ja to po prostu z internetu ściągnąłem, w listopadzie 2019 Nick Bostrom, wspomniany przeze mnie, no, jeden z głównych rzeczników transhumanizmu współczesnego, profesor Uniwersytetu w Oksfordzie,
Dodam jeszcze, że był organizatorem kilku bardzo ważnych spotkań, między innymi takie bardzo ciekawe spotkanie odbyło się w 2017 roku w Kalifornii, bo to Kalifornia jest głównym ośrodkiem tego ruchu, gdzie brali udział przedstawiciele Facebooka, Google'a, MIT, Uniwersytetu Oksfordzkiego, Tesli z samym Elonem Muskiem w roli głównej, no bo obok Billa Gatesa to powiedziałbym właśnie Elon Musk jest takim no właśnie głównym rzecznikiem tego skoku w nową rzeczywistość postludzką, transludzką. To może nawet bardziej on niż Bill Gates. A więc te najważniejsze korporacje spotykają się, by zastanawiać się nad właściwymi scenariuszami dla ludzkości, by urzeczywistnić projekt transhumanistyczny. I w roku 2019, w listopadzie, przedstawia bardzo obszernie, że tak powiem, taki scenariusz, powiedziałbym, konkretny tego, co należy zrobić, Nick Bostrom. Nazywa się to The Vulnerable World Hypothesis, to znaczy hipoteza świata, który jest no, narażony na kryzys, prawda, na niebezpieczeństwo, zagrożony. Prawda. I rozwija całą tę obszerną na 20 bardzo drobnym maczkiem zapisanych stron hipotezę Nick Bostrom w stronę następującą. Otóż, ażeby zapobiec niebezpiecznemu scenariuszowi, który zawsze może się pojawić w świecie, to może być wybuch wojny nuklearnej, to może być przyspieszenie globalnego ocieplenia. On mówi, a co by było, jakby trzy razy szybciej to postępowało, przy założeniu, że to człowiek jest odpowiedzialny, prawda? Ale co może tworzyć również właśnie okoliczność, która nastąpiła właśnie w listopadzie 2019 roku. Nie mam wątpliwości, że to jest przypadkowa zbieżność, ale jest ona analizowana w tym tekście. To znaczy pandemia, która może wykończyć ludzkość. Ta nie wykończyła, ale jest właśnie tym czynnikiem, o którym pisze Bostrom w listopadzie 2019 roku. To jest właśnie potrzebne, uświadomienie ludziom, że ich gatunek może być zagrożony. Co pozwoli tego rodzaju uświadomienie? Pozwoli wprowadzić totalny nadzór nad człowiekiem, oblicza Bostrom w tym tekście, że koszt takiego nadzoru jest właściwie pomijalny. $140 na osobę. To są śmieszne pieniądze, mówi, i można zapewnić totalną kontrolę 24 godziny na dobę każdego człowieka, abstrahując od tego, co każdy z nas, czy prawie każdy z nas, wielu z nas dobrowolnie robi, używając telefonów komórkowych, komputerów i tak dalej, i oddając wszystkie dane z tym związane de facto w ręce właścicieli wielkich korporacji, które tworzą tego rodzaju zbiorowiska metadanych. Takich właśnie jak Google, Facebook, Amazon czy Twitter i tak dalej, i tak dalej. Otóż z jednej strony ten stały nadzór jest potrzebny nad człowiekiem, by zapobiec właśnie gwałtownym wystąpieniom tłumu, prawda? Bo tłum też może być groźny, prawda? Nasze nieoczekiwane reakcje, zbierzemy się i na przykład obalimy jedynie słuszny rząd, prawda? Albo zagrozimy jego jedynie słusznym decyzjom. A więc tego rodzaju poczucie zagrożenia, które skłoni ludzi do pogodzenia się z totalnym nadzorem, jest bardzo potrzebne, mówi Nick Bostrom. Mówi także, że tego rodzaju zagrożenie, przeżycie tego rodzaju zagrożenia pozwoli przybliżyć ideę rządu światowego. Bo tylko taki rząd światowy, który niekoniecznie musi polegać na tym, że powstanie jakiś rząd ONZ-u, ale będzie polegał na ścisłej współpracy tych rządów, które są, tych państw, które są. Chiny, Ameryka, Rosja umówią się, jak urządzić świat. No te mniejsze kraje oczywiście nie mają żadnego znaczenia. Ale ci najważniejsi umówią się, jak zapobiec właśnie temu, żeby świat był zagrożony, czyli w dobrej intencji wystąpią, ale w taki sposób, żeby kontrolować całkowicie skutecznie i bez żadnej możliwości wychylenia się poza ten nakreślony przez najsilniejszych dla dobra ludzkości scenariusz. Taką właśnie wizję przedstawia
przedstawia Nick Bostrom. Establish effective global governance. Ustanowić efektywne globalne zarządzanie. To jest cel najważniejszy, prawda, tej zmiany, bez której nie będzie transhumanizmu. No bo tak to prymitywni barbarzyńcy tu lub ówdzie zagrożą temu projektowi, no bo zrozumieją, tak jak w scenariuszu tego filmu, w końcu ludzie rozumieją, że nie zabiorą się, nie ewakuują się ze zniszczonej ziemi, że wyjadą tylko ci nadludzie, prawda? I wtedy no, zaczyna się jakaś, przepraszam za wyrażenie, demolka, jakieś niekontrolowane odruchy. Temu trzeba zapobiec, to trzeba sparaliżować w zarodku. Otóż tego rodzaju deklaracja jest jedną ciekawą, jak mi się wydaje, puentą rozważań o kierunkach transhumanizmu, który dzisiaj jest częścią naszej rzeczywistości. Nie twierdzę, że najważniejszą, nie twierdzę, że jedyną, nie twierdzę, że Władimir Putin czy Joe Biden realizują scenariusz transhumanizmu jako jedyny ważny dla nich scenariusz. Myślę, że dla właścicieli Google'a czy Facebooka to jest niewątpliwie kluczowy scenariusz, na pewno. Dla nich tak. I ich wpływ na politykę amerykańską jest oczywiście bardzo duży. Na rosyjską na pewno mniejszy, a na chińską pomijalny. Otóż chcę zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt, a mianowicie dokąd to może prowadzić. I tu wracam do rozważań historyka, który inspiruje mnie do tego dzisiejszego wykładu, czyli do Reinharda Koselleka. W swoim tekście poświęconym pojęciu tolerancji oraz emancypacji, to są dwa teksty, zwraca uwagę na to, że najciekawszą puentę do emancypacji, która rozwinęła skrzydła tej samoemancypacji w XVIII wieku, dopisał Markis de Sade. To on pokazał najbardziej konsekwentnie i radykalnie, do czego prowadzi autoemancypacja. I pozwolę sobie, żeby nie przedłużać, zacytować kilka fragmentów tego, jak Koselek opisuje konsekwencje tej autoemancypacji. Otóż celem transhumanistycznej wizji człowieka jest stworzenie człowieka doskonale szczęśliwego, wiecznie szczęśliwego, żyjącego w sferze nieustannych przyjemności. De Sade zastanawiał się nad tym, jaki może być człowiek. Jest to człowiek, który wyczerpuje swoje możliwości, wszelkie rezerwy potencjału zmysłowego poza dobrem i złem, aby z objętą refleksją, przyjemnością przeżyć wszelkie dostępne mu możliwości. Wynikła z tego nauka o patologii seksualnej jest tylko jednym ze skutków. Teoria de Sade'a prowadzi bowiem dalej. Jego antropologicznie zakorzeniona anarchia kończy się systemem totalitarnym. Nieustannie intensyfikowana przyjemność produkuje swoje niespełnienie. Prowadzi do świadomej izolacji i do natręctw, które wiodą do śmierci jako spełnienia. Degradacja ludzi do przedmiotu przyjemności, powitana z radością i wzmożona sadomasochistycznie, kończy się wyniszczeniem. Mord należy do biegu przyrody. Przyspiesza tylko metamorfozę w inne formy życia. Sama przyroda nie ma żadnego interesu w przetrwaniu rodzaju ludzkiego. Jeśli on sam się wyniszcza, to jest akt doskonałej autonomii. Tu przerwę, już niedużo tych cytatów jest, ale chcę zwrócić uwagę na bardzo interesujące rozwidlenie, rozejście się dróg odpowiedzi na wyzwanie Darwina. Na to właśnie stwierdzenie Darwina z połowy XIX wieku, że człowiek jest tylko zwierzęciem biorącym udział w wiecznej walce o byt, w której nie ma żadnych gwarancji przetrwania. Jedna odpowiedź streszcza się w pojęciu posthumanizmu, bo obok transhumanizmu, dzisiaj najczęściej powtarzającym się słowem w naukach społecznych, jeśli można tak powiedzieć, jest posthumanizm. To jest bardziej pesymistyczna wizja. Człowiek okazał się najbardziej pasożytniczym, niszczącym gatunkiem, brzmi jakby ta definicja posthumanizmu w historii żywych organizmów na Ziemi.
I w związku z tym człowiek powinien zejść ostatecznie ze sceny dziejowej. Tutaj cała ideologia zielonych wspiera tego rodzaju dynamikę. Pojęcie antropocenu wprowadzone przez holenderskiego klimatologa, laureata Nagrody Nobla z 2000 roku jest jakąś, powiedziałbym, wywoławczą kliszą tego nurtu. A więc antropocen, czyli epoka geologiczna, w której człowiek odgrywa decydującą rolę, decydujący wpływ na otoczenie ma, następująca po holocenie, po kilkunastu tysiącach lat holocenu, po zlodowaceniu. Teraz żyjemy w antropocenie i ten antropocen się kończy, prawda? Czyli epoka człowieka się kończy. Za chwilę gatunek ludzki po prostu zniszczy sam siebie albo zniszczy ziemię, więc już lepiej, żeby zniszczył sam siebie, prawda? I tutaj pojawiają się takie wezwania jak wezwania niektórych radykalnych feministek i jednocześnie radykalnych przedstawicieli ruchu zielonych, a mianowicie, ażeby nie mieć dzieci. Nie tylko w imię wolności wyboru kobiety, nie mieć dzieci, ale w imię szlachetnej idei skończenia gatunku ludzkiego. No bo jedno dziecko więcej to dodatkowe kilogramy, czy raczej tony CO2 zużytego. I to są autentycznie formułowane argumenty, prawda? Nie będę mieć dzieci, bo nie chcę przyczyniać się do zniszczenia mojej planety, prawda? To jest oczywiście założenie, że ja jestem tą ostatnią, ja jestem tym ostatnim, prawda? Po mnie już nie będzie psucia planety przez ludzi. Inny z kolei, to nie twierdzę, broń Boże, że Szwedzi tylko przodują w każdej tego rodzaju idei. Mówiłem o Niku Bostromie. Inny profesor szwedzki, ale pracujący nadal w Szwecji, a nie w Oksfordzie, wezwał do tego, żeby ludzie zjadali ludzi, to znaczy zmarłych ludzi. Ponieważ w ten sposób ograniczymy spożycie mięsa nieludzkiego, można tak powiedzieć, i ostatecznie przybliżymy ten moment, kiedy przez samowystarczalność dojdziemy do samobójstwa. Ruch transhumanizmu zresztą pochwala bardzo eutanazję jako po prostu jeszcze jedną realizację ludzkiej wolności, bo w transhumanizmie chodzi właśnie o wolność, o urzeczywistnienie totalnej emancypacji. A więc wybór śmierci, wolny wybór śmierci, jest także wyborem wolności, prawda? Tyle, że w transhumanizmie mówi się nie o eutanazji, ale o optanazji, o najlepszym wyborze śmierci, tak ażeby jeszcze posłużyły te dane, które zebraliśmy przez całe życie, w odpowiedni sposób posłużyły następnym, przekazać je następnym. Ja mogę zdecydować, że umrę, ale lepiej to, co gdzieś tam w głowie czy w moim doświadczeniu się zebrało, żeby zostało wykorzystane przez tych, którzy decydują się wolno żyć dalej. Jak znów złośliwie krytycy prawda, dopowiadają do tej myśli, no ale ciekawe, kto będzie właścicielem tych danych, prawda, po zmarłych. Czy Google, czy Apple, czy Amazon? No bo ktoś będzie właścicielem, to nie ma tak nic za darmo, prawda? Więc to jest też bardzo ciekawy, osobny aspekt tego zagadnienia. Powiedziałem o tym, przerywając ten króciutki końcowy dyskurs o sadzie, o desad, by pokazać, że obok transhumanizmu jest taki bardziej pesymistyczny nurt posthumanizmu, a więc kończy się wszystko. Musimy się pogodzić z tym, tak jak to Darwin opisał, że no, niestety zejdziemy z tego świata i to w dodatku ze świadomością winowajców. Zniszczyliśmy ten świat jako gatunek. Słusznie powinniśmy dokonać zbiorowego samobójstwa, prawda? Czy przez wyrzeczenie się dzieci, czy przez ograniczenie prawda, naszego poziomu życia. I tu już nie mówię o żadnych abstrakcjach, nie mówię o jakichś zwariowanych profesorach ze Sztokholmu. Mówię o komisarzach Unii Europejskiej, mówię o tych prawda, narzutach na ceny produkcji energii. Ostatecznie chodzi o to, żeby nas było dużo mniej i żebyśmy żyli dużo biedniej. Nie wszyscy oczywiście. Będą ci najbogatsi, którzy będą mogli żyć dalej na najwyższym poziomie. Ale ogromna większość ludzi, którzy dzisiaj tworzą tak zwaną średnią klasę, albo nawet poniżej średniej klasy się lokując, żyją w taki sposób, w jaki będzie to niemożliwe, kiedy ta ideologia posthumanizmu zatriumfuje jako praktyczna polityka. Ta ideologia już triumfuje, już uzyskuje swoje potężne sukcesy. Sukcesy, których najważniejszą
praktyczną konsekwencją jest podział ludzkości na tą niewielką grupę, która będzie miała zagwarantowane lepsze warunki życia i tę ogromną większość, która zostanie zdegradowana, bo to taka jest konsekwencja. Wracam do tej słusznej uwagi Kozeleka, że jeżeli słyszycie o ludzkości jako o pewnym ideale, to pamiętajcie, że kryje się za tym zawsze podział, że będą tam nadludzie albo transludzie i będziecie wy podludzie. I to jest oczywiście także cecha tej ideologii posthumanizmu. Transhumanizm ma być odpowiedzią pozytywną, entuzjastyczną. No nie, nie musimy ulec temu losowi. Możemy zmienić ten los, możemy stać się bogami. Możemy się wyzwolić z tego. Ale konsekwencja, jeśli idzie o sam podział, pozostanie ta sama. Będą nadludzie czy transludzie, ci, którzy wytransportują się do nowego, wspaniałego świata i będą ci podludzie, którzy tu zostaną w tej starej kondycji ludzkiej, niezależnie od tego, czy transhumanizm będzie rozgrywał się tu na kuli ziemskiej, czy też wystartuje w kosmos. Otóż to właśnie rozwidlenie współczesnych odpowiedzi na kryzys ludzkości, na posthumanizm i transhumanizm ostatecznie prowadzi nas do tych konkluzji, które zgłosił Bostrom. Wszystko to musi kończyć się totalitaryzmem. I to właśnie jest konkluzja, do której doszedł Marquis de Sade, który był postacią straszną, ale ważną w naszej historii cywilizacji. Ponieważ w swojej historii Juliet de Sade wkłada w usta jednego z bohaterów takie słowa. Otóż to, rząd musi sam kierować ludnością. Musi mieć w ręku wszystkie środki, aby ją wytępić, gdy się jej obawia, aby ją pomnażać, gdy uważa to za niezbędne. Trzeba zatem zastąpić religijne chimery, czyli wiarę w Boga, skrajnym terrorem. Dość uwolnić lud od strachu przed piekłem, a przystanie na wszystko. Ale ten chimeryczny strach zastąpić trzeba najsurowszym prawem karnym, które godzić będzie w sam lud. Trzeba nowy strach wynaleźć, który każe nam zaakceptować reguły gry transhumanizmu albo posthumanizmu. Trzeba nas zastraszyć. I to jest idea bardzo, jak mi się wydaje, ważna, głęboka i niepokojąca. Nie tylko w dziełach dawno zapomnianych albo przypominanych gdzieś na marginesie myślicieli, marzycieli, ale w praktyce politycznej i ekonomicznej XXI wieku 2022 roku. Dziękuję bardzo.